Jared od dziecka marzył, by być osobą lubianą, szanowaną, podziwianą. Gdy już odniósł sukces i spełnił marzenia, stał się osobą o dwóch twarzach, ale ta jedna, mroczna, była jego największą tajemnicą. Jared Vogel urodził się 23 sierpnia 1977 roku w Indianapolis w stanie Indiana. Był synem Normana i Adrienne. Nie był ulubionym dzieckiem. W szkole zawsze trzymał się na uboczu. Na początku gimnazjum zaczął tyć, co spotęgowało jego złą sytuację w szkole. Dzieci były bezlitosne w związku z jego wagą. Zdawał sobie sprawę z tego, że jest wyśmiewany, co sprawiało, że często płakał. Nikt nie chciał się z nim przyjaźnić, podczas gdy jego znajomi znajdowali sobie pierwsze dziewczyny bądź chodzili na jakieś pierwsze imprezy. On był odrzucany. A jeżeli ktoś odważył się z nim spędzić czas publicznie, to automatycznie był skreślany w oczach innych. Już jako dziecko miał pełno kompleksów. Szukał pocieszenia w jedzeniu w dużej ilości jedzenia. Tak naprawdę jego jedynym sprzymierzeńcem było jedzenie. Groziła mu przedwczesna śmierć z powodu otyłości. Chłopak miał młodszego brata i siostrę, matka była nauczycielką, ojciec lekarzem. Pochodził naprawdę z dobrej rodziny, od zawsze wpajano mu dobre wartości. Jednak, mimo miłości ze strony rodziców, nie radził sobie z sytuacją, jaka go spotyka w szkole. W końcu zdecydował się podjąć walkę o samego siebie, co doprowadziło do tego, że w 1999 roku. Został gwiazdą z powodu swojej diety cud, dzięki której w rok stracił ponad 100 kg, a dieta, dzięki której zmniejszył swoją wagę, polegała na jedzeniu kanapek z Subwaya. Dzięki temu został rzecznikiem firmy, pojawiał się w jej reklamach, a wszystko dzięki artykułowi, który ukazał się w Indiana Daily Students, który został napisany przez jego byłego współlokatora. Mężczyzna twierdził, że dzięki diecie zmieniło się całe jego życie, że w końcu znalazł sobie dziewczynę, nawet planował małżeństwo, i z tego, co zrozumiałam, ożenił się z tą dziewczyną, ale kilka lat później doszło do rozwodu. Jared jeździł po kraju, opowiadając o walce z otyłością, udzielał sporo wywiadów, brał udział w wielu programach, uczęszczał na spotkania z dziećmi w szkołach, aby już od najmłodszych lat uświadamiać, że zdrowy styl życia jest bardzo ważny. Jared założył swoją fundację. Była to fundacja, która działała charytatywnie i miała za zadanie uświadamianie dzieci na temat otyłości. Kierownikiem tej fundacji był Russell Taylor. Mężczyźni poznali się na jednej z imprez, zaprzyjaźnili się, byli ze sobą bardzo blisko. Często razem wyjeżdżali w dalekie podróże. Russell poznał kobietę Angeles, z którą związał się, a w późniejszym czasie para się pobrała. Poznali się na Facebooku. Kobieta miała dwie córki. Kiedy Angela związała się z Raselem, standard jej życia i jej córek poprawił się. Przeprowadzili się do dużego domu, dziewczynki miały swoje pokoje, a sam Rasel jako ojczym był początkowo bardzo miły i przebojowy. W piwnicy stworzył kino, zresztą sam lubił nagrywać. Nagrywał dziewczynki i jej koleżanki w każdej możliwej chwili. Mówiąc, że to jego pasja, a przy okazji dziewczynki będą miały świetną pamiątkę. Angela, zanim poznała Rasela, była religijna i surowa, co tydzień chodziła do kościoła ciągle się modliła. A gdy związała się z Raselem, zaczęła namawiać swoje córki do alkoholu, pozwalała na imprezowanie. Zresztą oni sami praktykowali takie życie. Jedna z córek miała już 15 lat, więc takie poluzowanie szelek, że tak powiem, ze strony matki bardzo jej pasowało. Oczywiście początkowo. Na dodatek świadomość, że ich ojczym przyjaźni się z mężczyzną, który tak naprawdę jest popularny, którego kochają tłumy, dodawało ekscytacji całej sytuacji. Russell zaplanował spotkanie, ponieważ córki Angeli bardzo chciały poznać Jareda. No, dziewczyny się chwaliły w szkole, że mają takiego wujka. Ale Russell poprosił, by dziewczynki zabrały swoją koleżankę, bo Jared chciałby ją poznać. Ta wspólna kolacja była bardzo dziwna, niezręczna. Tak jak zawsze, Jared na każdym spotkaniu miał wiele do powiedzenia. Tak tutaj ważył słowa, miał spory dystans. Po spotkaniu zainteresował się tą koleżanką. W wiadomościach do Rasela pisał o jej ciele, o urodzie, że chciał, aby między nim a tą dziewczynką coś było. No i córki Angeli początkowo nie brały tego na poważnie. Starały się to obrócić w żart. Dla nich żart był takim wujkiem, co czasem zaczepia w dziwny sposób i ma zazwyczaj mało śmieszne żarty. Ale gdy dziewczyna, której dotyczyły te słowa, dowiedziała się o tym, poczuła się bardzo źle, niezręcznie, zaczęła płakać. Miała zupełnie inne zdanie niż córki Angeli, i dopiero po takiej reakcji zdały sobie sprawę, że to nie jest normalne zachowanie, by mężczyzna pisał tak o nastolatce. W tym samym czasie Jared uczęszczał na spotkania w szkołach, spotykał się nawet z najmłodszymi. W jednej ze szkół poznał prezenterkę radiową Ruszel Herman. Mężczyzna był w czasie rozwodu ze swoją pierwszą żoną Elizabeth. Rochelle w 1996 roku poznała swojego męża Toma, a już po kilku miesiącach znajomości byli małżeństwem. Szybko zostali rodzicami. Pierwszy na świecie pojawił się syn, a potem córka. Jednak w pewnym momencie przestało się układać, małżeństwo przestało się dogadywać, często dochodziło do kłótni. Aż w końcu związek się rozpadł, doszło do rozwodu. Kobieta została samotną matką, znalazła pracę w radiu i zaczęła się spełniać jako prezenterka radiowa. Jesienią w 2006 roku otrzymała propozycję wywiadu z Jaredem. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że dzieciaki szalały na jego punkcie. Mężczyzna, według prezenterki, był miły, serdeczny. Jednak widać było, że szybkie pieniądze i sława sprawiły, że momentami zachowywał się wyniośle. Po zakończonej rozmowie w radiu, mężczyzna podrywał Roszelco, co troszeczkę jej schlebiało. No Do dodatek przyznała mu się, że ma córkę, która bardzo chciałaby go poznać, bo jest jego wielką fanką. Program telewizyjny z jego udziałem planowano nakręcić także w jednej ze szkół w Tarasocie. Zanim rozpoczęło się nagrywanie, zanim w ogóle dzieciaki pojawiły się na sali, Jared wyszeptał prezenterce na ucho, że lubi nastolatki. I to było zdanie, które zmieniło jej życie na zawsze. Nie miała pojęcia, jaki cel Jared chciał osiągnąć, mówiąc jej to. Nie było wiadome, czy oprócz niej ktoś wiedział w ogóle o tym. Tak naprawdę, mówiąc jej to, obarczył ją tą informacją. Cała sytuacja nie mogła jej wyjść z głowy, mogłaby iść na policję, ale nie miała żadnych dowodów. Dlatego postanowiła więc taki dowód uzyskać. Rachel zdawała sobie sprawę, że to wcale nie będzie takie łatwe. Plus był taki, że Jared był nią zainteresowany w jakiś sposób i chciał utrzymywać z nią kontakt. Kobieta miała jego numer dzięki wcześniejszej współpracy w związku z wywiadem. Para sporo rozmawiała przez telefon, a każda rozmowa była nagrywana. Oczywiście Jared nie miał o niczym pojęcia. Kobieta musiała zdobyć jego zaufanie, by powiedział jej coś więcej. Początkowo rozmowa wyglądała jak taki flirt. Roszel pozwalała mu się otworzyć, pokazywała mu, że jest nim zainteresowana jako osobą, że chciałaby wiedzieć, jak mu minął dzień, co robił. Jared w rozmowach często wspominał właśnie o tych spotkaniach z dziećmi. Nieważne o czym była rozmowa, zawsze wracał do tego punktu, aż w końcu zaczął pokazywać swoją mroczną stronę, zaczął przyznawać się do swoich chorych skłonności. Kobieta raz spotkała się z Jaredem sam na sam. Zdawała sobie sprawę, że nie jest to rozsądne, by jechać na takie spotkanie jeszcze z dyktafonem, ale nie widziała innego wyjścia. Spotkanie było na tyle stresujące, że dyktafon nie zadziałał tak, jak powinien, a Jared w trakcie poprosił ją, by związała włosy w dwa kucyki, co było już dla niej potwierdzeniem jej najgorszych myśli. Na tym spotkaniu między nimi do niczego nie doszło, bo kobieta wykorzystała sytuację i uciekła. Gdy Jared wyszedł na moment do toalety. Doprowadzenie mężczyzny do odpowiedzialności stało się jej życiowym celem, które w późniejszym czasie zniszczyło jej relacje z jej własnymi dziećmi. W połowie 2007 roku Jared otworzył się na dobre. Dzwonił do Rochelle po 10-15 razy dziennie, zazwyczaj wieczorami albo nocą. Kobieta chodziła jak zombie, wiecznie była niewyspana, bo cały czas nagrywała te rozmowy, żeby mieć jak najwięcej dowodów. Ale w jednej z takich rozmów usłyszała, że Jareda interesują delikatne i niewinne ciała. Nie krył tego, że najlepszymi ofiarami są najmłodsi z rozbitych rodzin, bo za pieniądze zrobią wszystko. Chwalił się, że często porusza się między Stanami i w różnych miejscach dochodzi do spotkań. Uważał, że im młodsza osoba, tym lepiej. Gdzie już takie słowa były naprawdę mocnymi dowodami. Dlatego Roszel postanowiła. Udać się do FBI z tymi nagraniami, gdzie uwaga przeżyła rozczarowanie, ponieważ dowiedziała się, że to ona złamała prawo, bo nagrywała rozmowy bez zgody Jareda. Aby nie ponieść odpowiedzialności karnej, zaproponowano jej współpracę. Miała dalej rozmawiać z Jaredem, by wyciągać od niego coraz więcej informacji. Jedyna różnica w nagrywaniu dla FBI była taka, że na początku i na końcu rozmowy. Musiała powiedzieć z góry ułożoną formułkę. Zazwyczaj jak ktoś pracuje pod przykrywką, nie opowiada o swoich bliskich, zazwyczaj legitymuje się fałszywymi danymi. W przypadku Rochelle było inaczej, ponieważ Jared doskonale wiedział, gdzie pracuje, gdzie mieszka, że jest samotną matką, znał jej dzieci. Gdy rozmowy przybierały na sile i Jared opowiadał coraz więcej, kobieta czasami, gdy zakończyła rozmowę, musiała iść wymiotować, bo. Było to dla niej obrzydliwe i ponad jej nerwy. Opowiadał o swoim wyjeździe do Tajlandii, który był, jak sam twierdzi, najcudowniejszym wyjazdem, bo to właśnie tam mógł sobie pozwolić na najlepsze spotkania za pieniądze. Rodzice oddawali w jego ręce swoje pociechy. Kobieta prowadziła pamiętnik, w którym zapisywała wszystko, co najważniejsze odnośnie śledztwa. Pewnego dnia, gdy wróciła do mieszkania, zauważyła, że jest podarty na kawałki. Przerażona myślała, że ktoś rozgryzł to, że pracuje dla FBI i wkradł się do jej mieszkania, ale prawda okazała się jeszcze gorsza, ponieważ okazało się, że to jej córka przeczytała zawartość tego pamiętnika i wpadła w jakąś rozpacz. Przeczytanie informacji w nim zawartych zostawiło ogromny ślad na jej psychice. Relacja matki z dziećmi była coraz gorsza, dzieciaki nie wiedziały kogo mają się bać, więc bały się każdego. Córka Rochelle, gdy ktoś dzwonił do drzwi, tak się bała, że wpadała w jakąś panikę, a Jared był niestety nimi coraz bardziej zainteresowany, co nie dawało kobiecie spokoju. Całe to dochodzenie zniszczyło także i ją, ponieważ z radosnej, z cieszącej się życia kobiety, stała się przygaszoną osobą, która nie potrafiła sobie poradzić z życiem. Miała jednak nadzieję, bo miała pewien plan z członkami FBI, by Jared pojawił się na imprezie jej dzieci u niej w mieszkaniu. Miały to być rzekomo urodziny jej córki. Mężczyzna zachęcał ją, by zaprosiła jak najwięcej jej przyjaciół. W sumie wszystko było zaplanowane, cała zasadzka, na konkretny termin. Ale pomysł nie wypalił, ponieważ Jared wymyślił sobie, że chciałby pojawić się w domu kobiety kilka dni wcześniej. Co skutkowało tym, że żadnej imprezy nie było. A Jared coraz śmielej pytał Rochelle o na przykład zdjęcia jej córki albo syna, albo na przykład prosił, by może zrobiła jakieś nagranie i mu wysłała, bo chciałby sobie zobaczyć. To sprawiało, że kobieta po prostu coraz bardziej nie dawała sobie z tym wszystkim rady. Trzy lata nagrywania nie doprowadziły do jego aresztowania, mimo licznego przyznania się do wykorzystywania i do innych obrzydliwych rzeczy. Jared chodził wolny, a wszystko dlatego, że śledczy uważali, że fizycznie nie mają żadnych, nawet najmniejszych dowodów, bo tak naprawdę to mężczyzna mógłby sobie to wymyślić, mógłby sobie tylko tak gadać z nudów, żeby, nie wiem, może zwrócić na siebie uwagę. W 2010 roku kontakt między Rochelle a Jaredem się urwał. Mężczyzna był na nią zły, że nie chciała się więcej spotykać twarzą w twarz. W tamtym czasie mężczyzna poślubił swoją ówczesną narzeczoną Katie. Jednak zanim to nastąpiło, ponownie przytył 18 kg i przed swoim ślubem planował schudnąć na kanapkach z Subwaya oczywiście. W późniejszym czasie urodziły mu się dzieci, syn i córka, a układ między nim a żoną był prosty. On zarabia i utrzymuje wszystko i wszystkich, a jej zadanie to wychowanie dzieci. I gdy Jared prowadził swoje podwójne życie, nadal był uwielbiany, podziwiany, a jego mroczna strona była znana tylko Rochelle. Kobieta nie mogła sobie z tym poradzić. Uważała to za porażkę, że Jared chodzi wolno. Że nie udało jej się pomóc go aresztować, ale nie chciała się poddawać. FBI nic nie zrobiło, więc udała się na policję ze swoimi nagraniami. Doskonale wiedziała, do czego jest zdolny, wszystko załatwiał pieniędzmi, a jak wiadomo, miał ich sporo. Roszel przez współpracę z FBI zachorowała na odruchową dystorfię współczulną, brała masę leków przeciwbólowych. Jej życie, odkąd poznała Jereda, totalnie się zmieniło. Zamiast skupiać się na sobie, na swoim zdrowiu, na swojej rodzinie, skupiała się na tym, by złapać Jareda, by już więcej nikogo nie skrzywdził. Jednak dopiero w 2014 roku sprawa poszła do przodu. I to nie dzięki upartej Rochelle. Do jednego z pracowników FBI zgłosił się znajomy, który powiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ktoś za pomocą komunikatora rozmawiał i przesyłał filmy, na których było. Zwierzę i kobieta. Nie muszę chyba mówić, co się tam działo. Okazało się, że osobą, która wysyłała te filmy, był nikt inny jak Russell. Szybko wyszło na jaw, że namawiał córki Angeli do tego, by bardzo szybko rozpoczęły swoje współżycie. Że jeżeli czują się dorosłe w wieku 13 czy 14 lat, no to tak jest i że to one powinny to zaakceptować. Podrzucał im jakieś zabawki. A ich matka, która była wcześniej religijna i zapisywała swoje dzieci do szółki niedzielnej, opowiadała im o swoich prywatnych, łóżkowych sprawach. Ale chyba najgorsze z tego wszystkiego było to, że funkcjonariusze podczas przeszukiwania domu odnaleźli ukryte kamery, na przykład w zegarach. Mężczyzna tłumaczył, że były potrzebne ze względów bezpieczeństwa, na przykład przed włamaniem, ale dziwnym trafem kamery były w pokojach, Córek skierowane na ich łóżka. W składzie Rasela znaleziono wiele filmów z ich udziałem, a także jakieś inne nieodpowiednie zdjęcia, innych małoletnich. Co więcej, gdy Rasel został aresztowany, Jared wydał oświadczenie: coś w stylu, że jest wstrząśnięty tym, co policja odkryła, i że automatycznie zwalnia Rasela z funkcji kierownika w swojej fundacji, oświadczenie wydał także Subway, który podzielił zdanie Jareda. Jednak funkcjonariusze podejrzewali, że osoba, której Russell wysyłał filmy, był czaret. W lipcu 2015 roku śledczy pojawili się w jego domu. Cała akcja miała być przeprowadzona bez udziału mediów, ale nie udało się. Każdy o tym mówił, interesował się tym. Nikt nie dowierzał, o co mężczyzna jest podejrzewany. Funkcjonariusze mieli do sprawdzenia kilka twardych dysków, laptopów, komputerów. Wszystko zostało wyniesione z domu i zabezpieczone. A prawda okazała się bardzo brutalna, ponieważ w jego komputerze znaleziono zdjęcia i filmy z udziałem małoletnich. Ofiar w sumie było aż 14. Wyszło na jaw, że mężczyzna podróżował do Las Vegas i Tajlandii z Raselem w wiadomych celach, że tak naprawdę to Jared był szefem tej całej działalności. Zresztą Russell, gdy został aresztowany, to zeznawał troszeczkę przeciwko Jaredowi, bo chciał ugrać cokolwiek na swoją korzyść. Okazało się także, że Jared w ciągu roku tracił kilkanaście tysięcy dolarów, spotykając się z osobami za pieniądze i niekoniecznie były to osoby pełnoletnie. Nikt nie mógł w to uwierzyć, ponieważ mężczyzna był szanowany, znany, lubiany. Pojawiał się na ściankach, w gronie celebrytów, pojawiał się w reklamach. Dla wszystkich to był szok. A w szczególności dla jego żony, która od razu rozwiodła się z Jaredem. Przyznała, że nie zdawała sobie sprawy, kim jest jej były mąż. Wyraziła także żal do Subwaya, ponieważ podobno były już jakieś trzy skargi na niego, ale oni nie zwrócili na to uwagi. Co prawda firma przyznała, że była jedna skarga, ale oni to zanotowali jako taki niegroźny donos. Jared zgodził się wypłacić swojej byłej żonie, ba takiego zadośćuczynienia, w wysokości 7 milionów dolarów. Kobieta jednak wyjechała, zanim jej były mąż przyznał się do winy. Postanowiła pozostać poza zasięgiem mediów, by chronić swoje dzieci, a Jaredowi groziło od 5 do 50 lat więzienia. Z badań sądowych wynikało, że Jared uzależnienie od jedzenia zamienił na używki i współżycie. A pieniądze i słowa pomogły mu w zrealizowaniu wszystkiego. Jego obrona uważała, że psychoterapia w przypadku Jareda rozwiązałaby całą sprawę. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego i został skazany na 15 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zobowiązał się także do zapłaty 100 tysięcy dolarów rodzinie każdej z ofiar. Russell został skazany na 25 lat. I bardzo chciałabym już zakończyć tą straszną historię. Jednak to nie koniec, bo w 2020 roku żona Rasela, Angela, także została skazana. Na jawy wyszło, że kobieta podglądała swoje córki. Znaleziono setki dowodów w postaci wiadomości, w których pisała obrzydliwe rzeczy do Rasela, albo zastanawiała się nad tym, czy by mu nie oddać swoich dzieci. Razem z mężczyzną oglądała filmy z kamer w pokoju. Na dodatek film Rasela, który wysłał do Jareda, ten na którym była ta kobieta ze zwierzęciem, to właśnie tą kobietą była Angela. Córki postanowiły zeznawać przeciwko niej w sądzie, i kobieta w 2021 roku została skazana na 33 lata pozbawienia wolności. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!